imieniem Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zło jako takie w ścisłym rozumieniu nie istnieje. Zło to jest brak dobra. Toteż każdy z grzechów głównych stanowi brak jakiejś ważnej cnoty. Jest jej zaprzeczeniem, odwrotnością. Na przykład pycha jest brakiem i zaprzeczeniem pokory. Człowiek pokorny nie może grzeszyć pychą, na ile pokorny jest. Tak samo lenistwo jest brakiem pracowitości, gorliwości. Ale jest jedna taka właśnie przeciwna para. To znaczy cnota i jej zaprzeczenie stanowiący jeden z grzechów głównych, które się identycznie zowie. To jest gniew. Jest gniew święty i jego zaprzeczeniem jest grzech, jest jeden z grzechów głównych, który się też gniewem zowie, ale to jest gniew nikczemny. Co wspólnego ma, a co jego odróżnia? Otóż gniew jakikolwiek stanowi zdecydowane i gwałtowne odrzucenie czegoś, przeciwstawienie się czegoś, niezgoda na coś. Absolutnie nie. Tylko, że ten gniew święty stanowi niezgodę na zło. Natomiast ten gniew, który jest jednym z grzechów głównych, z kolei jest odrzuceniem jakiegoś dobra. Negacją. Przeciwstawieniem się. I tak na przykład tym grzechem, takim gniewem nikczemnym będzie zanegowanie istnienia jakiegoś człowieka, odrzucenie tego człowieka, przekreślenie. Natomiast gniewem świętym będzie zdecydowane przeciwstawienie się złemu postępowaniu tego człowieka, jego grzechowi. Jeden i drugi przejawia się bardzo gwałtowną reakcją i zdecydowaną. Wiadomo, że święty ojciec Pius, który niestrudzenie spowiadał i cierpiał za innych, stawiał się za innymi, wyjednywał łaski, sam ponosząc wielkie cierpienia, wyrzeczenia, niezmiernie ofiarny człowiek, w sercu żywiący wielką miłość do każdego człowieka, do bliźnich, potrafił w trakcie spowiedzi wyjść z konfesjonału i uderzyć penitenta w twarz dotkliwą. Że on był widzący, on wiedział, że ten kłamie. Widział jego grzech. I dlatego, żeby ratować człowieka, reagował gwałtownie, policzkując. Człowieku, opamiętaj się, mów, że prawdę i nawracaj się. A sam Pan Jezus, jak ujrzał kupczących w świątyni, czyli tych, którzy nie potrafili się zachować w domu Bożym, nie uszanowali domu Bożego, wziął, sporządził sobie bicz z postronków i tym biczem ją okładać kupczących w świątyni, głośno krzycząc, wyrzucać, powywracał stoły bankierów, porozsypywał monety, powypuszczał gołębie,
Można było powiedzieć, że w taką furię wpadł, ale to był właśnie święty gniew. Święty, bo w trosce o dom Ojca i również o tych, którzy grzeszyli, żeby się opamiętali nareszcie. To jest podyktowane najczystszą miłością, bo miłość to nie jest takie sobie ciacia, ciągłe ugłaskiwanie i pozwalanie na wszystko i może jeszcze nie daj Boże utwierdzanie w grzechu. To nie jest miłość. To jest właśnie brak miłości. Miłość to domaga się niejednokrotnie właśnie takich gwałtownych reakcji, przejrzystych i zdecydowanych. Domaga się świętego gniewu. A jeżeli nie stać nas, i na ile nas nie stać, na gniew święty, na odrzucenie zdecydowanie grzechu, zła, na tyle skłonni jesteśmy popadać w ten gniew nikczemu. Wtedy odrzucamy człowieka, odrzucamy i denerwują nas nawet niektóre Boże przykazania. Taki gniew niszczący, który nie jest podyktowany miłością, żadną troską o człowieka, tylko podyktowany jest jakąś nienawiścią, pogardą, wolą odrzucenia, zanegowania, przekreślenia. To jest gniew nikczemny. O, i te dwa gniewy są sobie przeciwstawne. One nie są do pogodzenia. Bo albo gwałtownie, zdecydowanie, jednoznacznie odrzucasz zło, a jeżeli tego nie robisz, zaczynasz, może zrazu niepostrzeżenie, a potem coraz bardziej. Fatalnie, z fatalną konsekwencją odrzucać dobro. To też prośmy Pana nieustannie, abyśmy byli przejrzyści, jednoznaczni. Żebyśmy nie grzeszyli tym gniewem nikczemnym. Żebyśmy każde dobro przyjęli, a takim jest każde życie ludzkie, od poczęcia do naturalnej śmierci, szanowali, akceptowali. I żeby w nas jednocześnie był ten święty gniew, żebyśmy zdecydowanie, jednoznacznie, gwałtownie odrzucali wszelkie morderstwo. A takim jest tak zwana aborcja, czy tak zwana eutanazja. Żebyśmy potrafili zdecydowanym, mocnym głosem wówczas wołać nie. Nie ma zgody na grzech, na poniewieranie życia, na poniewieranie prawa samego Boga. Takiego gniewu uczmy się, takiego świętego gniewu. Uczmy się od naszego boskiego mistrza i od jego świętych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.